namiot, karimaty, śpiwory, materace samopompujące się, kuchenka gazowa, młotek do wbijania śledzi i same śledzie. Czyli cały ten sprzęt kosztował nas 420 funtów. Tutaj dzisiaj idziemy, go outdoors, i tutaj właśnie dokupimy resztę tego sprzętu biwakowego. Także zapraszam Was do środka, pokażę Wam, co kupimy i ile nas to kosztowało. No to tą kuchenkę, tak? Taką podręczną. No i to jest fajna promocja akurat, bo jest taka kuchenka jednopalnikowa plus dwa takie zestawy do napełniania. I to wszystko kosztuje 25 funtów, także tylko brać. No, dzisiaj kolejny etap zakupów na kemping. Już widzieliście w poprzednim filmie, kiedy pokazywałem Wam namiot, który kupiliśmy. To był używany namiot, ale użyty był tylko raz, więc praktycznie jest nowy. A teraz dokupujemy resztę sprzętu, czyli śpiwory, karimaty, materace. No, wszystko, co na kemping potrzebne. Także pokażę Wam, ile to mniej więcej kosztuje wszystko. W jakim budżecie się zamkniemy i tak jak mówiłem, zapraszam Was na już przyszłe odcinki, przyszłą serię odcinków, już nie tak bardzo przyszłą, bo już mniej więcej za kilka tygodni wyjeżdżamy na podbój Szkocji, Wysp Szkockich, w takie dzikie miejsca, nieturystyczne, no, gdzie będziemy się budzić, mam nadzieję, ze wschodzącym słońcem, a zasypiać z zorzą polarną. Tutaj wybieramy teraz materac samopompujący się. No i to jest mniej więcej, no to jest to. Ach, kurczę, uderzyło mnie to w oczy. Materac samopompujący się. On ma tam, nie wiem ile on ma, ze 2 cm grubości, coś w tym rodzaju. Myślę, że to jest najlepsza opcja do namiotu, bo cały czas będzie dostarczać powietrza. Także to bierzemy i taki jeden materac samopompujący się kosztuje 20 funtów, jest akurat promocja, bo jest za połowę ceny. My bierzemy 3, bo w trójkę będziemy spać. Do tego kupimy jeszcze karimatę, ona jest tutaj za 9 funtów. 3 karimaty kupimy, które pójdą jeszcze pod materac, żeby dodatkową izolację zrobić. Najpierw chcieliśmy kupić te niebieskie za 9 funtów, ale znaleźliśmy tylko o 4 funty droższą matę i ona ma tam jeszcze taką warstwę izolacyjną, dodatkową, chroniącą przed wychłodzeniem. Więc jest 4 funty droższa, zdecydowanie lepiej spełni swoje zadanie, tak mi się wydaje przynajmniej. A ja przypominam, że ja nie jestem tak zwanym starym wygą, czy tam starym wilkiem, jak to się mówi, jeśli chodzi o kemping. Gdzieś tam w życiu już kempingowałem, biwakowałem. Także dla osoby, które mnie oglądają, a interesują się tym tematem i znają się na tym temacie, to jak najbardziej miło wskazane są komentarze, jakaś konstruktywna krytyka. My wybieramy to dość tak, znaczy no, po konsultacji z osobami, które od lat jeżdżą na kempingi i tam po jakiejś lekturze. No teraz przyszła pora na wybór chyba jednej z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o kemping, czyli śpiwory. I tutaj będziemy chcieli wybrać coś, co ma temperaturę komfortu no przynajmniej 5 stopni, a mi się wydaje, że lepiej by było w okolicach 3-4 stopni, no ale zobaczymy. Nie jesteśmy jacyś wrażliwi na zimno, bo mieszkamy w Szkocji 13 lat, więc jesteśmy przyzwyczajeni do niskich temperatur i spaliśmy już w niskich temperaturach. Jeśli chodzi o śpiwory, no to wybraliśmy sobie też tutaj takie w promocyjnej cenie są. No nie będę tam mówił firmy, bo w sumie nie znam się na tych firmach. One w każdym razie są na tak zwany sezon 2 i 3, czyli temperatura komfortowa minimum 5 stopni. A my będziemy biwakować wiosna, późna wiosna, lato, wczesna jesień, więc tam rzadko kiedy temperatura spada poniżej 5. A zawsze można jeszcze jakiś kocyk założyć. No i tu też mamy właśnie w promocyjnej cenie, bo mamy po 35 funtów, a były po 50. Także bierzemy właśnie to. Silikonowy młotek. Czyli generalnie to, co najważniejsze mamy. Mamy śpiwory, mamy karimaty, mamy samopompujące się materace, mamy te, no, kuchenkę jednopalnikową. No i namiot już mamy. Namiot już mamy, co w poprzednim odcinku mogliście oglądać. I no i jeszcze takie drobne rzeczy, nie? Jak dokupimy jakieś śledzie, jakiś młotek do wbijania śledzi,
jakaś latarka, ale to już są takie drobiazgi, to już tam według własnego uznania, jakieś termosy, coś, jakiś garczek do gotowania, no to tak jak już mówię, to już według własnego uznania, w zależności na ile się jedzie, jedna jak długo się na camping jedzie, tak? Jakieś takie latarki czołowe sobie dokupimy, ale tu widzę, że tu nawet już za 3,50 można, za 6. Tanie są, jak widzicie zresztą. Latarki takie zwykłe, klasyczne, 13, 10, 6. No, moi drodzy, ja wam właśnie chciałem mniej więcej pokazać, ile po prostu nas wyjdzie ten camping w Szkocji, znaczy ten sprzęt kempingowy, który chcieliśmy cały zakupić i dzięki któremu będziemy się tutaj bujać po całej Szkocji, po najdzikszych miejscach, wychodzić na spotkanie reniferom i innym zwierzętom. Właśnie dlatego lubię ten sklep, bo tutaj zawsze można wyhaczyć jakieś promocje, mix and match, buy one, get one free. Aha, czyli tak, kupiliśmy młotek, dostaliśmy śledzie za darmo, albo jak wolicie, kupiliśmy śledzie, a młotek za darmo dostaniemy. Ja w ogóle przypominam, że jesteśmy w sklepie w Edynburgu, w Wielkiej Brytanii, w Szkocji konkretnie, który się nazywa Go Outdoors, czyli osoby mieszkające w UK pewnie wiedzą, pewnie znają. I ja od razu też podkreślam, że nie jest to żadna reklama, nie jest to żadna promocja tego sklepu, ja nie mam z nimi tu żadnych umów, ale i tak chcę polecić, bo no wszystko tu kupicie, co potrzebujecie na camping, albo lubicie jeździć na rowerach, albo lubicie łowić, albo wspinaczka górska, albo nie wiem, po prostu chcecie się ubrać jakoś outdoorowo. Także moi drodzy, szczerze, szczerze, gorąco polecam to miejsce. Kupicie tutaj wszystko, naprawdę zawsze są promocje. Sami widzicie, ile tu jest na przykład rowerów. A jeśli chodzi o camping, no to po prostu nie musicie z tego miejsca wychodzić, bo no kompletnie wszystko kupicie. Tu wszystko kupicie w tym właśnie jednym miejscu. No, ale tak, no to weźmiemy taką czołówkę LED-ową i taką normalną jeszcze, klasyczną. Tutaj te czołówki już nawet od 3,50 można kupić, a klasyczną za 2,50. Także wystarczy nam spokojnie, nie? Pewnie. Baterie. No, wystarczy nam spokojnie, spokojnie. Resztę światła dostarczy nam księżyc i gwiazdy. No i mnóstwo akcesorii w tym sklepie, widzicie. A ja zobaczyłem coś fajnego. Fajny grill. Na butlę gazową pewnie. Fajne ogrzewanie do ogrodu. No mega sklep. Bardzo polecam. Go Outdoors. Go Outdoors. Jak jesteście, jak mieszkacie w UK i szukacie, o, toaleta przenośna nawet. 55, no ale... Ale można taniej kupić. No my już mamy coś takiego. Już się zaopatrzyliśmy. No trzeba się troszkę zachowywać. Cywilizowanie. Lubię takie drobne akcenty, niby drobny akcent dla piesków, woda, ale fajna rzecz. No a tak podsumowując właśnie, no ten cały sprzęt biwakowy, czyli namiot, karimaty, śpiwory, materace samopompujące się, kuchenka gazowa, młotek do wbijania śledzi i same śledzie, czyli cały ten sprzęt kosztował nas 420 funtów. 180 funtów daliśmy za namiot używany, 6-osobowy, prawie nowy, bo był tylko raz użyty. I 240 funtów za resztę sprzętu, czyli dla naszej takiej rodziny 3-osobowej 420 funtów kosztował nas cały sprzęt biwakowy. I to już jest wydatek na lata. No. Ja tutaj wspomniałem o namiocie używanym, bo taka nam się okazja właśnie trafiła, więc kupiliśmy. Ale no za nowy, no myślę, że to jest dobrej jakości namiot. A teraz jesteśmy w polskim sklepie, bo jutro co prawda nie jedziemy jeszcze na biwak, ale jedziemy już w piękne miejsce na północ Szkocji, szkockie jeziora, także zapraszam wszystkich chętnych, jak chcecie zobaczyć te cudowne miejsca tam. Jutro ma być tam bardzo ciepło, jakieś 16-17 stopni. Uwierzcie, że to jest bardzo ciepło jak na Szkocję, bo ta temperatura jest tu też odczuwana. Jesteśmy w polskim sklepie, robimy sobie tutaj jakieś właśnie zapasy na jutrzejszą wycieczkę. No i w sekrecie wam się przyznam coś, że na takie wycieczki, wyskoki jakieś poza miasto, no lubię ze sobą brać takie rzeczy, niestety. Także na dzisiaj na razie tyle. Podsumowanie wam teraz wyskakuje na ekranie, ile nas za to wyszło. A dodatkowe rzeczy kempingowe, biwakowe, no to wiadomo, to zależy indywidualnie od każdego z was, co tam potrzebujecie. My troszkę będziemy improwizować. Jakiś garczek z domu
talerze z domu, łyżki z domu. Damy radę.